Będziesz stary? Co? Będziesz stary? Nie kocham. Czy będziesz stary? Bo na razie jesteś młody. No kiedyś może będę. Kluczowa sprawa, czy będziesz stara? Co? Czy będziesz stara? Tak. Będziesz stara? Prędzej. Dobra, co pani zrobiła? Wybrałam pieniądze. Wybrała pani pieniądze. A czy pani oszczędza na starość? Czy wszystko na bieżąco? Właśnie dzisiaj idę na rozmowę o pracy, jak zacznę pracować. To... Emerytury mieć większą akcję, lokata albo coś takiego, jakaś ten, tak? Obiecaj, że odpowiesz dobrze. Okay. Czy będziesz stary? Tak. Będziesz? Tak. A coś z tym robisz? Mhm. A co robisz z tym? Nie wiem, trenuję, dobrze się odżywiam. Dobra, a kasa? Odkładam. Odkładasz? Tak. Jak? Gdzie odkładasz? Na konto. Na konto? Tak. Oszczędnościowe jakieś? No. Dobra, możesz przejść. Oszczędzam. Tak? Ale tak. Co masz, lukatę, akcje, coś kupić? Konto oszczędnościowe. Naprawdę? Tak. To weź pożycz kasę. Jesteś bogaty, widzę. No to mam na lokacie, nie mogę z niej wypłacić. Ale ty mi wyglądasz na młodą, ale prawdopodobnie będziesz stara. Pani też będzie. A pani też będzie? Ja nie będę. Pani nie będzie nigdy? Nie będę. Znaczy, no widzę, że pani jest bardzo młoda, ale kiedyś obawiam się, że ten. Nie. Dlaczego? Zawiodłem się. Powoli naprawdę zaczynam się na tobie zawodzić. Czemu tak? Nie wiem, tak po prostu. Nie myślisz w ogóle o tym? Nie, nie bardzo. Nie oszczędzam, ale we własnym zakresie. No właśnie, stop. Będziecie stare? Mhm. Tak? Nie będziesz to robić? Może. Ale nie może. Patrzymy się w oczy i musisz to robić, naprawdę. Lokatę założyć. Tak. Polak nie akumuluje pieniędzy. Za tak, dokładnie. Czyli na bieżąco. Konsumuje na bieżąco. No, no to świetnie nawet to się... Nie chodzi o starość, ale w ogóle o jakieś tam zabezpieczenie, nawet nie wiem, dzieci, studiów, czegokolwiek, nie? Piątka z plusem. Chipsy, chrupki, nic? Batoniki, drożdżówki, chipsy, coś, nic? Niezdrowe rzeczy same z cukrem, niezdrowe. Nic nie chcecie?